Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej. Nazywam się Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Konflikt w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Rzeszowie trwa już ponad 2 lata. Egzaminatorzy domagają się wyższego wynagrodzenia. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowano nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia egzaminatorów. W dyskusji głos zabrał także reprezentujący nasz region Stefan Bieszczad, który uważa, że zdecydowanie należy zadbać o uczciwe wynagrodzenie dla egzaminatorów i podjąć taką uchwałę jak najszybciej. 2 miesiące temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą regulacji opłat za egzaminy. I z tego, co usłyszałem z mównicy 2 miesiące temu, ta uchwała była konsultowana szerzej, aby zmierzać do ujednolicenia na poziomie kraju, właściwie we wszystkich sejmikach. I z tego, co zdążyłem się zorientować, tak też się stało. Myśmy właściwie zachowali się podobnie jak my jako sejmik, podobnie jak pozostałe sejmiki. I dzisiaj stajemy przed koniecznością zajęcia się oczywiście drugą sferą, sferą wydatków, między innymi wydatków i ustaleniu wysokości wynagrodzenia dla egzaminatorów. Padło tutaj wiele sformułowań dotyczących tejże grupy zawodowej. Ja postarałem się trochę przygotować do tego dzisiejszego spotkania, ale większość tutaj spraw już została powiedziana i ja tylko powiem tak, że no, trzeba jednak zadbać o to, żeby istotna grupa zawodowa, jakim są egzaminatorzy, nie byli potraktowani z marszu, ponieważ jakość ludzi, użytkowników drogi dopuszczanych na naszych podkarpackich drogach ma ogromne znaczenie dla pozostałego społeczeństwa, w tym przypadku użytkowników drogi. Jeśli w uzasadnieniu czytamy, że zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów spowoduje w założeniu, że nie będzie tej tendencji do tak zwanej korupcji i tak dalej, a w tym przypadku słyszymy, że grupa ta jest niezadowolona i oczekuje poważniejszego potraktowania, to jednak ten temat wygląda na poważny. Dzisiaj z kolei stoimy też przed faktem konieczności przyjęcia tejże uchwały, bo wynagrodzenia, czym wcześniej, tym lepiej, żeby wzrosły. Ale też nie znamy dogłębnej analizy kosztowej, no, że tak powiem, firmie. I o to też musimy absolutnie zadbać. Nie sposób wolną ręką podjąć decyzję bez jakiegoś tutaj głębszego zastanowienia się. I ja oczywiście uważam i jestem na stanowisku następującym, aby w dniu dzisiejszym wypracować uchwałę i ją podjąć, ale wnioskuję zarazem, żeby nałożyć obowiązek na dyrektorów WORD-ów, by w najbliższych miesiącach dogłębnie dokonywać analizy i sejmik, aby tą sprawą ponownie zajął się po tej analizie, na przykład na sesji październikowej. To już będzie jakiś obraz, w którym miejscu ekonomicznym jesteśmy. Podczas ostatniej sesji sejmiku radny Stefan Bieszczad powiedział, że należy zwrócić szczególną uwagę na sam projekt tej uchwały, ponieważ osoby, które ją przygotowywały, nie wsłuchały się w głos tej grupy zawodowej i zdaniem radnego nie potraktowały opinii związkowców po partnersku. Trzeba powiedzieć tak, że od roku 2008 stawki te nie były regulowane. Każdy niech sobie stanie
przed lustrem i się zastanowi, jak ja bym się zastanawiał, że nie miałem żadnej regulacji finansowej od tego roku. I na przykład w dniu dzisiejszym czytam, stawki tutaj na poszczególne kategorie nie zostały zmienione, zmienione w żaden sposób, natomiast jedyne województwo podkarpackie, a inne zmieniły stawkę za ten właśnie egzamin. I tutaj jest wiele wątków. Ja jeden z istotnych wątków i zastrzeżeń mam do tego, że osoby, które przygotowywały ten projekt uchwały, w moim przekonaniu nie wsłuchały się w głos związków zawodowych. Nie potraktowały go po partnersku. Nie po to powstawały wolne związki zawodowe, między innymi Solidarność, żebyśmy dzisiaj mogli na ten temat dyskutować, a ignoruje się tą grupę zawodową. Tu już odgrywają u mnie emocje. I dlatego wzywałbym po raz kolejny, aby usiąść w najbliższych miesiącach do poważnej dyskusji wewnętrznej i przedstawić nam, że tak powiem, jednolity materiał, być może do kolejnej rewizji tychże wynagrodzeń. Ostatecznie radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie warunków wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego województwa podkarpackiego, ale marszałek Władysław Ortyl zgodził się z wnioskiem przewodniczącego Stefana Bieszczada i zadeklarował konieczność powrotu do dyskusji na ten temat na jednej z kolejnych sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego jeszcze w tym roku. W Sędziszowskim Domu Kultury odbyła się konwencja Okręgu 55 Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem Inwestycje lokalne, Polska jest jedna, którą zorganizował pełnomocnik tego okręgu, poseł Jan Warzecha. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali ministrowie Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści i samorządowcy. Wszystkich powitał poseł Jan Warzecha i mówił o zrównoważonym rozwoju Polski i Podkarpacia. Postawiliśmy na inwestycje równomiernie rozłożone w całym kraju. I proszę Państwa, gdyby ktoś dzisiaj powiedział, że te inwestycje są realizowane ze środków unijnych, czy tylko ze środków unijnych, to byłby w błędzie, bo te środki są w dużej mierze środki pochodzące z budżetu. A skąd one się wzięły, to wszyscy doskonale wiemy. Z uszczelnienia systemu ściągania podatków, z różnych jednolitych plików kontrolnych, jak Państwo wiecie, i innych metod, które pozwoliły ściągnąć podatki rzeczywiście do budżetu i zwiększyć dochody już w tej chwili o ponad 110% od momentu, kiedy przejęliśmy władzę. Szanowni Państwo, tylko z rządowego programu rozwoju dróg około 20 tysięcy dróg zostało albo zbudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych, łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Gdybyśmy to przełożyli tak na jakiś przykład, to proszę sobie wyobrazić, że granicę Polski trzeba by było objechać 5,5-krotnie tyle dróg zostało wyremontowanych. To pokazuje naszą skalę inwestycji. O inwestycjach lokalnych mówił także Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Nie mówiąc o strategicznych działaniach, my te strategie wzbogacamy czy budujemy między innymi na konkretnych szeregu inwestycjach lokalnych, których jest kilkaset tysięcy w całym kraju, kilkanaście tysięcy na Podkarpaciu. Jeżeli mówimy o strategii, to proszę zwrócić uwagę, ogłosiliśmy, że fundamentem naszej pracy będzie polityka prorodzinna i te różne programy 500+, z którego korzysta 220 tysięcy rodzin utrzymujących 360 tysięcy dzieci na Podkarpaciu. Maluch Plus podobnie, czy inne, wyprawka, którą w sierpniu każda rodzina wysyłająca dzieci do szkoły,
a ich jest 251 tysięcy na Podkarpaciu otrzymuje. I to jest kierunek strategiczny. Umacnianie rodziny, zachęcanie do tworzenia, do rozszerzania rodziny, a więc zwiększanie liczby mieszkańców. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślała, że w latach 2014-2020 województwo podkarpackie wykorzystało 20 miliardów na cele inwestycyjne. Te ostatnie 8 lat pokazały, jak nasze samorządy się świetnie rozwijają, jak państwo dzięki sięgnięciu po środki, zarówno środki pochodzące z budżetu państwa, kiedy już wyczerpaliśmy budżety środków europejskich, wsparły ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje. 10 miliardów środków, które zostały wykorzystane z programu regionalnego dla województwa podkarpackiego. Kolejne 10 miliardów złotych środków, które uzupełniły inwestycje w ramach programów krajowych i ostatnie lata niespotykane wsparcie w ramach środków budżetu państwa. Szanowni Państwo, dzięki temu inwestycje drogowe, kolejowe, mosty dla regionów to działania w ramach zrównoważonego rozwoju dla naszych mieszkańców, wsparcia społecznego, polityki społecznej, rozwoju szpitali, ochrony zdrowia, ale również działań dla maluchów, czyli właśnie Maluch Plus, czy działania związane z rozbudową tej bazy żłobkowo-przedszkolnej. Swoje wystąpienie podczas konwencji miał także poseł Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. 10 lat temu na Podkarpaciu zaczęła się dobra zmiana. 10 lat temu z Podkarpacia poszedł sygnał na Polskę, że Prawo i Sprawiedliwość może wziąć odpowiedzialność za województwo, może tę odpowiedzialność realizować konsekwentnie, dobrymi projektami, może pokazać się, że potrafi rządzić i może wziąć odpowiedzialność za cały kraj. W 2015 po tym sygnale Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za cały kraj, za Polskę. Od tamtego czasu, Szanowni Państwo, gdyby dzisiaj tutaj zacząć wyliczać, co z naszych zapowiedzi, z naszych piątek, szóstek, trójek, różne mieliśmy, zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji, to mogę Państwu gwarantować, że tydzień później jeszcze byśmy tutaj siedzieli, rozmawiali, znaczy nie wiem, czy dalibyśmy radę tydzień czasu tutaj siedzieć. Nie wymienilibyśmy tego nawet przez tydzień czasu. Wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr przekazał informację o doposażeniu szpitali i walce z pandemią. Pamiętamy pandemia koronawirusa, która nie ustępowała. Brakowało miejsca w szpitalach, brakowało sprzętu, ale polski rząd stanął na wysokości zadania i po prostu daliśmy radę. Daliśmy radę, aby doposażyć szpitale, aby dostawiać miejsca i nikomu, żadnej osobie, która tej pomocy potrzebowała, nie odmówić tej pomocy zarówno szpitalnej, jak i tej domowej. Oczywiście też bardzo szybka zorganizowana akcja szczepień. To też wielki sukces rządu polskiego odnośnie dostępu do szczepionek. Następnie głos oddano włodarzom miasta i powiatów. Swoje wystąpienie miał także Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Powiat dębicki to jest jeden z największych powiatów województwa podkarpackiego. Prawie 140 tysięcy mieszkańców, powierzchniowo też bardzo duży. No i tylko za lata 2018-2023 otrzymaliśmy środków zewnętrznych na prawie 150 milionów złotych. Sam powiat oczywiście, a jeszcze mamy 7 samorządów innych, to znaczy 7 gmin i miast. Myślę, że wszyscy razem otrzymaliśmy prawie 400 milionów złotych. My w Dębicy mamy zespół szkół specjalnych. Zapraszam Państwa wszystkich, żeby zobaczyć nowy obiekt zbudowany za 30 milionów złotych. Najnowocześniejszy tego typu, myślę, obiekt w Polsce. I on kosztował 30 milionów, a 20 milionów otrzymaliśmy z państwa polskiego. Także nie tylko drogi, nie tylko kanalizacja, nie tylko woda, ale edukacja, Wojska Obrony Terytorialnej. Marszałka województwa podkarpackiego reprezentowali radni Mariana Pieracz, Jacek Magdoń, którzy mówili o inwestycjach w całym województwie podkarpackim. W Zespole Szkół Specjalnych świętowano Powiatowy Dzień Matki. Uroczystość była okazją do wspólnego biesiadowania.
Główni organizatorzy spotkania to powiat dębicki oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego. Starosta Piotr Chęciek powitał w tym szczególnym dniu wszystkie panie. Bardzo się cieszę, że tak wspaniałe grono tutaj dzisiaj jest. No i będę mógł tu z nimi spędzić czas. No i będę się mógł też pochwalić tym, co tu stworzyliśmy. Bo tu też w szkole, w Zespole Szkół Specjalnych tworzymy rodzinę dla tych osób. Może nie my, ale nauczyciele. No i to też jest jakaś namiastka oczywiście tego dobra. Więc no, to się tak wszystko przenika. Koło Gospodyń Wiejskich to też jest taka grupa, która też tylko dobro tworzy. Więc myślę, że to jest generalnie taki synonim. Matka, miłość i dobro. Podczas wydarzenia m.in. starosta Piotr Chęciek, wicestarosta Adam Pieniążek oraz przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Michał Maziarka wręczyli również statuetki zasłużonej matki. Bardzo duże wyróżnienie, a można powiedzieć, że się wszystkim mamusiom należy. To, bo każda mama jednak to jest mama. Co jest najpiękniejsze słowo na świecie? Matka. Czego pani sobie życzy z okazji Dnia Mamy i wszystkim innym? Dużo zdrowia. Dużo zdrowia dla wszystkich dziewczyn, koleżanek, władz, swoim dzieciom, wszystkim, no i wszystkim, którzy tutaj na sali. Życzę dużo zdrowia. Mama jest najważniejszą osobą na świecie i trzeba podkreślać ciężką pracę, zaangażowanie, cierpliwość, serce, miłość i tą wyrozumiałość każdego dnia. I trzeba te mamy, które w szczególny sposób wyróżniają się, honorować, podkreślać, wyróżniać i dziękować im przede wszystkim za serce i za to, że są. Tytuł Zasłużona Matka otrzymało 12 pań z powiatu dębickiego. Jedną z nich była Elżbieta Kizior z Koła Aktywnych Kobiet w Borowej. Czym dla pani jest ta nagroda? No jakimś naprawdę wyróżnieniem, zaskoczeniem, że tak mnie koleżanki moje nominowały do tej nagrody. No jestem naprawdę, niezmiernie jestem taka no, zaskoczona i miło zaskoczona. Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych. Bardzo się cieszymy i tak właściwie mogę powiedzieć, że już nie w skromnych progach, a naprawdę takich, którymi warto się pochwalić. I cieszymy się, że gościmy dzisiaj panie z kół gospodyń wiejskich i obchodzimy razem z nimi Powiatowy Dzień Matki. Cieszymy się, że możemy się podzielić tym, że mamy taką piękną salę i będziemy służyć wsparciem tym, którzy potrzebują. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili kapela Jodłowianie, a także Agata Chciuk-Rokosz. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.